To jest tort, który sobie upatrzyłam. A ja musiałam kupić dla Karol to. Idziemy teraz w miejsce, do którego Karol w sumie chciała pójść. 100 lat, 100 lat. Karol, zamknij oczy. Zrobiłam to. O nie, 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 nie. Dzisiaj Karol ma urodziny i chyba najpierw powinnam wam się trochę wytłumaczyć. Jest względnie rano, to znaczy jest przed południem, ale wczoraj przyjechał do nas znowu Chris specjalnie na urodziny Karol i musieliśmy nadrobić kilka miesięcy rozłąki. Także pierwsze happy birthday mamy już za sobą, pierwsze 100 lat mamy już za sobą. I dzisiaj w sumie życzeniem Karol było pospać trochę dłużej, więc obudziłam się pierwsza, wyszłam z domu na poszukiwanie tortu i to jest moja misja na teraz. Mam w sumie pomysł na miejsce, zbierałam długo informacje od Karol, co by mogło jej się podobać, wchodząc do różnych miejsc przez ostatnie miesiące i pytając, a co jakbym ci kupiła to na urodziny, a co jakbym kupiła ci to na urodziny. Jeżeli oglądaliście mojego vloga urodzinowego, to wiecie, że my wyjechaliśmy wtedy nad morze, ponieważ ja bardzo kocham morze, ale Karol bardzo chciała spędzić urodziny w Seulu. Ona najbardziej kocha miasto i w sumie chciała bardziej spokojny dzień, co nie ukrywam, dla mnie było mega trudnym zadaniem. Przez ostatnie dni się stresowałam, gdzie ja mogę ją zabrać, skoro razem byłyśmy w Seulu już wszędzie. Ale ona mi wprost w sumie powiedziała, że chciałaby te urodziny spędzić w miarę normalnie, co się kłóci z moim wewnętrznym, urodzinowym ja, więc po prostu postanowiłam ją zabrać do jej ulubionych miejsc dzisiaj, ale najpierw potrzebuję tortu. I ja wiem, że to nie jest urodzinowy wygląd, ale tak jak mówiłam, w sumie wstałam pierwsza i nie chciałam nikogo budzić, ale też nie wiem, czy chcielibyście zobaczyć moją poranną wersję. Może Karol w swoim urodzinowym vlogu też nie chciałaby jej zobaczyć. Więc idę na razie sama na poszukiwanie czekoladowego tortu i zapraszam was na vloga urodzinowego dla Karol. To jest nieodłączna część tego kanału, bez niej by to wszystko nie istniało, co na tym kanale się pojawiło. I idę, żeby się nie okazało, że Chris i Karol są już dawno po śniadaniu, a ja nadal będę szukać tortu. I jak to mówią, do trzech razy sztuka, ponieważ dopiero w trzeciej cukierni znalazłam ten tort. To jest tort, który sobie upatrzyłam jakieś 2 tygodnie temu i wiedziałam, że chcę ten. Inne też były ładne, ale uparłam się, że biorę ten. To jest jedna z ulubionych postaci Karol, to jest brown z Line Friends. Myślę, że to nie jest dla was zaskoczenie, ona bardzo lubi motyw brązowego misia, także mam swój wymarzony tort, a raczej wymarzony tort dla niej i idę. Więc sytuacja wygląda tak, pakuję teraz prezenty i oczywiście mamy zestaw urodzinowy. Mam szarfę, nie wiem, czy Karol będzie ją nosić przez cały dzień, ale dokładnie to Karol z Chrisem przygotowali na moje urodziny i wybrała mi oczywiście różową czapeczkę, ale o części prezentów Karol wie na przykład o tym i naprawdę trudno jest kupić prezent, jeżeli się mieszka z jakąś osobą, ponieważ my zwiedzamy wszystko razem i jesteśmy cały czas razem, więc część prezentów kupiłam przy niej i to było tak, że w sklepie po prostu bardzo jej się to spodobało, ale nie była pewna tak do końca, czy teraz to kupi, czy nie kupić, więc uznałam, że kupię jej to na urodziny i jakby o tym ona wie. To jest taki zestaw z Demianem i zestaw z moim księciem. Tutaj są perfumy właśnie inspirowane moim księciem. I to samo jest w przypadku Demiana. Jeżeli znacie nasz kanał, to wiecie, że Karol uwielbia tę książkę. I wie jeszcze o tym, to jest ta sama sytuacja. To jest oczywiście Chimmy. Więc go kupiłam, bo bardzo jej się podoba i powiedziałam, że dam jej to po prostu w urodziny, nie dostanie go wcześniej. Więc o tym ona wie, tylko go teraz zapakowałam w największą torbę, jaką mogłam znaleźć, no ale nieważne. Reszta torebek jest bardziej pod jej gust, czyli jest różowa i to jest lipstick Super M, który ona bardzo chciała. Ja notuję w głowie to, co ona mówi i kilka razy wspomniała o tym, że bardzo by chciała kupić lipstick Super M, także go znalazłam. Jakimś cudem w Seulu go znalazłam i jest. Kupiłam jej też skarpetki, ale to jest w ogóle przypadkowe. Razem z torbami, jak szłam zapłacić za torebki prezentowe, to one leżały przy kasie i je wzięłam. To jest jej ulubiona postać z Cacao Friends. Dorzucam jej 2 k-popowe rzeczy do tej paczki i to już jest chyba jakaś taka mała tradycja, że zawsze jest coś z kategorii kosmetyki. I tego też ostatnio dotknęła, więc sobie to zapamiętałam. I moją największą zagwozdką teraz jest, które na tort. Ale uznałam w swojej głowie, że tort i prezenty będą wieczorem. I spytałam Karol, kiedy woli dostać prezenty i też powiedziała, że wieczorem. Także teraz idziemy na dość późne śniadanie i zastanawiam się, czy po prostu w to śniadanie nie wrzucić tego zamku, a to sobie zostawić na później. Mamy naszą solenizantkę na nie, dziś! Nie, nie dzieje. Karol, wszystkiego najlepszego! Możesz otworzyć oczy. O, jak wyglądam? Ludzie, jak wyglądam? Gdzie jest lustro? Gdzie jest lustro? O Jezu, mam różowe!
taki, że już milion razy podobno widziałam rzeczy związane z moimi urodzinami i ich nie zauważyłam. Dokładnie, na przykład, uwaga, ja wam pokażę. Karol tego nie zauważyła. Przeszła obok tego dwa razy i tego nie zauważyła. Aż zdążyłam się na nią obrazić, że jej się nie podoba dekoracja. I dopiero wtedy zauważyła. W ogóle na telewizorze koncert terminale, nieważne. I przyjechał do nas, uwaga, tak jak mówiłam, wrócił do nas na urodziny Karol, ten oto jegomość. Chris is back. I co, wszystkiego najlepszego, Karol. Idziemy teraz w miejsce, do którego Karol w sumie chciała pójść. Już mi mówiła o tym jakiś tydzień temu, że w sumie to we własne urodziny chciała być do Kamong, czyli do restauracji, do kawiarni siostry Kaja z EXO. Tak. Wszyscy znacie Karol. Ona naprawdę chce iść w urodziny do kawiarni siostry Kaja z EXO, więc idziemy, to jest nasz pierwszy punkt podróży na dzisiaj. Chociaż Ann mnie spytała chyba przez ostatni tydzień milion razy, gdzie ja bym chciała iść w urodziny i moim jedynym planem było wyspać się. Więc jestem generalnie beznadziejnym przypadkiem. Nie da się ze mną niczego ustalić, nie jestem w stanie niczego powiedzieć, więc nie wiem, co się dzisiaj będzie działo. Zasugerowałam Kamong, później nie wiem, co się dzieje, ale chodźmy. Dotarliśmy do Kamong. Zabawna story, dobra, już widzę, że za dużo czasu z Chrisem spędziłam od wczoraj. Połowie się po polsku, połowie się po angielsku. Zabawna historia jest taka, że Ann próbowała wskazać nam drogę, ale ja tu prawie mieszkam, ja zawsze wiem, jak dojść do Kamong, więc ogólnie, Ann, doceniam twoje starania zaprowadzić mnie do następnego miejsca, tu wiem, jak dotrzeć. Wybierz chociaż, co byś chciała zjeść na dzisiejsze śniadanie, które jest tak teoretycznie obiadem. Merchandise. To już mam, zdobiłam to w domu. Mam dylemat. Stawiam się między choco winogronem a double gelato i w ogóle cream cappuccino też. Wiecie co, właśnie ze swojej własnej głupoty zmarnowaliśmy 5 minut życia, bo okazało się, że Karol właściwie chce 3, a nas jest przecież trójka. I każdy z nas musi wybrać jednego gofra, więc ogólnie bierzemy te 3, które ona wybrała. W końcu ma urodziny i będziemy próbować każdego po kolei. Ogólnie zawsze przychodziłam tu krypto, ale Ann spytała, czy chce wziąć Kaja, więc go wziąłam. Ciekawe, czy mu się tu podoba. Ogólnie to nie ma szans, żeby Kara się nie domyśliła. Nie ma szans. Bo nasze umiejętności organizacyjne leżą i kwiczą. Chcę uciec z przodu. Tak jak jest, ale próbujemy. Ona i tak chciała zdjęcie na zewnątrz, więc wynieśliśmy jednego gofra i udajemy, że wszystko jest w porządku. Ale za to mamy przewagę, ponieważ jest szansa, że nie wie, że jest jeszcze inny tort i że będzie musiała coś drugi raz zdmuchiwać. Dostałam się do kamery pierwszy raz, uwaga, tutaj mamy zestaw Ann i to jest Ann, jak to się nazywało fachowo, przedstaw tam swojego gofra. To się chyba nazywało choco muscat, czyli ta odmiana winogrona, która jest w Korei, bardzo popularna. Bardzo dobra. U mnie jest cappuccino, wygląda tak, że chcę to zjeść. Tutaj jest w ogóle moja kawa, Ann ma taką samą, czyli black sesam. Greasy truskawki. Ja oczywiście jednego gofra też mam gelato z truskawkami. Tak, dokładnie. I naklejka z Kamong. Kolejna, która wyląduje na moim laptopie. Ja tak kocham to miejsce, że nawet jakby to nie były moje urodziny, to mogę tu przychodzić codziennie. To jest wszystko takie dobre. Kocham. Zostałam zabrana, zostałam porwana na Tukso. Czyli jeżeli widzieliście filmy na naszym kanale, możecie to kojarzyć i nie tylko z naszym filmem na kanale. Z Teorii TXT tutaj jechali. Tutaj nagrywali, więc idziemy szukać Magic Island. A tak serio to idziemy na łabędzie, na które, albo na kaczki, na które nie mogliśmy dotrzeć w lipcu. Koniec końców nie wiemy, dlaczego te kaczki nie działają dzisiaj. Bądźmy dobrej myśli. Mamy przerwę na sesję ładnych widoków. Zachód słońca jest ładny, ale idziemy na kaczki, które widzimy. Jest nawet znak, że tu jest wejście. Problem jest taki, że wczoraj się dowiedzieliśmy, że Karol ma urodziny w pierwszy dzień zimy. W Korei. Tak, to miał fakt, że dosłownie, nie wiem, z miesiąc temu się zaczęła tutaj jesień koreańska, więc no szybko żyją. Jest tak zwane 5 miesięcy lata i 5 miesięcy zimy, miesiąc wiosny i miesiąc jesieni. Ale tak na chłopski rozum kaczki nie powinny być czynne zimą. Ale to jest Korea. Widzę kaczki, ale nie widzę ludzi na nich. Udało nam się! Tak, udało nam się. Ale też czekaliśmy trochę, aż ktoś nas... Czekałyśmy, sorry, Chris znowu się zaczyna. Czekaliśmy, aż ktoś nas obsłuży, ale jest git, mamy bilet, pół godziny, idziemy. Ty prowadzisz. To jest najbardziej idiotyczna pozycja do prowadzenia czegokolwiek w moim życiu. W ogóle musiałam przeskoczyć, Chris, zademonstruj. Musiałam przeskoczyć przez to. To jestem ja, hejka. Hej! Tak się prezentuje nasz front.
Mamy piękny widok na Seul. Tak, mamy tutaj po mojej prawej, to jest piękny zachód słońca. Płynę na lotce, a przynajmniej próbuję, tylko że teraz jest barierka, która mi zabrania płynąć dalej. Płyniemy tylko trochę na lotce. Ale Karol lubi prowadzić różne rzeczy. Ale nie wiem, czy w takich pozycjach, ale super. Uwaga, zatrzymaliśmy się podziwiać zachód słońca. Tak. Ja wam zademonstruję pozycję. Z przodu. Moja pozycja jest genialna po prostu. Tu jest moja pozycja, tu jest pedał, który nie rozumiem, dlaczego tutaj się znajduje. Jest to dość niewygodne. Tam jest zachód słońca. Bardzo ładnie to wygląda. O, i nasze metro jedzie górą. Metro. Ja chcę powiedzieć, że nasze brzuchy na karkóweczkę i sangiopsal dzisiaj będą wypełnione po brzegi. Sam przynajmniej zamierzam gdzieś 5 porcji. Karol ma dzisiaj niezliczoną ilość życzeń. W każdym miejscu kolejne. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 30 życzeń fajne. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Karol! Wszystkiego najlepszego! Celiciu, kocham Nidę! Zostawiałam na chwilę Karol i Krista w Olive Young, ponieważ ostatnio jak tutaj byłam, to Kakao French już było zamknięte, a ja musiałam kupić dla Karol to. Tak jak wspominałam już w tym filmie, to jest jej ulubiona postać z Kakao i jest taka specjalna kolekcja urodzinowa. I ta maskotka jest w kształcie tortu, więc musiałam. Ja już to zaplanowałam chyba 2 miesiące temu, ponieważ to jest stała kolekcja i już się bałam, że jej tutaj nie ma. Ale jest, znalazłam czunsika w wersji Happy Birthday. Karol bardzo lubi naklejki, więc chyba wezmę jeszcze to jako taki dodatek do prezentu. Chciałam powiedzieć, że nie wiem, co się dzieje. Okej, więc mamy kolejny punkt programu, o którym ani Chris, ani Karol nie wie. Więc uwaga, Karol, teraz spójrz tam. Tak. Kupiłaś mi motor. Trochę dalej. Metro, kolczyki. Mamy to. Kolczyki? Tak. Co robimy z kolczykami? Robimy tobie dziurę. Gdzie? Karol dosłownie 2 dni temu powiedziała, że chce zrobić kolczyk w urodziny. Dlaczego ty mnie słuchasz? Anna approved, a ja approved too. No dobrze, dobrze, zróbmy to. Fakt, mówiłam przez ostatni tydzień, że chcę zrobić kolczyk. Powiedziałam też, że go chcę zrobić w urodziny, ale teraz mam atak paniki. Trochę mnie już to boli, zanim jeszcze zaczęłam. Ale ja już tak mam. Okej, okay, moja... Mój stres trochę odpłynął, ponieważ moje myśli zostały gdzieś tam odciągnięte, bo akurat zadzwonili do mnie rodzice z życzeniami, więc jest trochę lepiej, trochę odetchnęłam. Ale teraz jak tam wejdę i zobaczę igłę, to będzie to znowu to samo, ale wchodzimy. Dobra, ogólnie mam taki dylemat, ponieważ chciałam zrobić kolczyka i tutaj, i chciałam industriala, i nie jestem w stanie się zdecydować w tym momencie, i zaraz wyjdę z dwoma i nigdy nie zasnę na żadnym uchu. Pomóżcie mi. Ann, głosuje na industriala, Chris. A gdzie chcesz ten zrobić? Tu. Industrial. Zrobiłam to. W sumie chciałam tu, tak niewinnie, na urodziny, ale oni mnie zmusili. Oboje zagłosowali na industrial. Ja o tym industrialu chyba już mówię, jeszcze mówiłam w lipcu. Tak. Jak ty tu byłeś, więc to chyba był ten moment, żebym ja w końcu to zrobiła. Ja chciałam ogólnie 2, ale pani miała taką przerażoną minę, jakby na którymś uchu muszę spać. Więc to był bardzo głupi pomysł, więc na razie mam to. Na razie mam taki zwykły, totalnie najzwyklejszy. Prezentuję się tak. Ann z Chrisem stwierdzili, że mi ucho pasuje do włosów różowych. Wygląda, jakbyś dopiero co farbowała w sumie. Ucho. Znaczy włosy, a tak ucho to po drodze. Tak. Po 3 albo po 2 miesiącach, w zależności od mojego ucha, będę mogła to zmienić na jakiś bardziej fancy kolczyk. Ogólnie chyba usłyszałam z 10 razy, czy żyje, czy wszystko jest okej. Okay. Chris ledwo może o tym słuchać. Chris, ja ogólnie nie mam jakiejś tej, ja się nie boję igieł czy czegoś, ale ja nie lubię tego uczucia przekładania, więc nie. Tak, to, no, to jest najgorsze. Jakby przebicie jest okej, okay, ale jak później tą igłę trzeba zmienić na ten kolczyk... Yeah. Ale jest super, mam to. Dziękuję, Ann. Wylądowaliśmy na naszym ulubionym kurczaku, o którym mówiłyśmy Chrisowi, odkąd go odkryłyśmy. Postanowiliśmy parę godzin temu, że zrobimy dzisiaj 2 wersje zdjęć. Ale zostałam skuszona, przesuń się, Motorize, które tutaj leci, Stock Sexy. Widzę Rise, wchodzę. To jest idealna czapka dla Karol.
I zrobiliśmy zdjęcia, które prezentują się tak. Karol jest jeszcze w budce i robi zdjęcie z Rice. Mam moje zdjęcia z Rice, a raczej z Wonbinem. Prezentują się tak. Okej. Uważam, że są arcy świetne. Uwaga, wejście Karol numer jeden. Nie wiem, o co chodzi przez cały dzień. Zamknij oczy. Dobrze, zamknąć oczy. Ona wygląda w ten, a nie inny sposób, ponieważ dostała dziś ode mnie czapeczkę. Z listkiem? Tak. Karol, zamknij oczy. Zamknięte mam, nie ma. Ale daj ręce. Przed siebie najlepiej, tak jakbyś tak. Trzymała prezent. Uwaga, prezent. Drugą stronę dłonia, o. Prezent numer jeden. To jest jakiś żołądź. Prawie! Jaki cute! Naciśnij mu łapki. Jak to? Ej, bez kitu! Birthday to you! Happy birthday to you! Chyba dziesiąty raz. Happy birthday, happy birthday to you! Mamy mało czasu, uwaga, 3-4. Karol! Karol! Mieliśmy kryzys, skończyła się nagle pamięć w kamerze i nie mam pojęcia, o czym mówiłam, ale przez ostatnie 3 minuty po prostu siedzę i macham light sticker superem. Więc jest super! Tak, bo generalnie miało być tak, że wróciliśmy, mieliśmy się ogarnąć z jakąś tam, nie wiem, niespodzianką, która właśnie trwa, przebrać się i iść świętować na Hongdae. Ale okazało się, w ogóle wczoraj się okazało, że podręczny bagaż Chrisa zamiast na Incheon to poleciał sobie do Frankfurtu. I przyleciał dzisiaj do Korei, tylko że jakby nie doszedł tutaj do nas do domu, a miał zostać przywieziony. I miał go przywieźć kurier 3 godziny temu. Tak. I tego kuriera nadal nie było, więc jak tutaj przyszliśmy, to ta walizka miała być pod drzwiami, ale jej nie było, więc zaczęliśmy już panikować, bo pan powiedział, że będzie o 21.30 albo 23.30, więc 2 godziny to trochę dziwnie. Szczególnie, że do nas dzwonił, upewniał się, czy adres jest ok, czy wszystko jest ok. I my wróciliśmy, walizki nie było, próbowaliśmy do niego dzwonić, ale on nie odbierał albo odrzucał połączenie, więc to było super dziwnie. Zaczęliśmy dzwonić na wszystkie infolinie. Linii lotniczej, jakie w ogóle znaliśmy w internecie. Już byliśmy o krok do zadzwonienia na policję, kiedy zadzwonił domofon. Jesteśmy trochę opóźnieni. O nie, 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 nie. Ja to tak strasznie chciałam. Przypinka z trasy Enhypen, której ja nie kupiłam w tym merchu, w którym ja spaliłam sobie całe ciało, ponieważ było bardzo mocne słońce. I Chris, uwaga, Chris. Ja po tym całym jakby wydarzeniu ratowałem skórę na plecach, Karol. Tak, przez 4 godziny. Przez 4 godziny zmieniałem maseczkę nakładając aloes. Maseczka w pasie z aloesu na plecy, Karol. To tak. Było jedyne, co działało. Tak, to jest taka historia z merchu Enhypen, z ich trasy, ale nie kupiłam tego i tak strasznie żałowałam. Ale ty jesteś fajna, Ann. Daj ci łapkę w górę, żeby uratować mój portfel. Oglądajcie reklamy do tego vloga! To się zwróci! Okej, co to jest? O, co to? Jak to Jemin? To jest, widzę, że to jest część rzeczy, o których wiedziałam. Okej, jak mam to opisać? Książka, mały książę i perfumy. I uwaga, moja faza wraca. To był jakiś notes, nie? Chyba. Jeszcze zobaczę, teraz mogę. Notes, tak, notes. Notes z Demianem, uwaga, układka Demiana. Kto wie, to kto pamięta, to wie. Książka. Po koreańsku. Mam nadzieję, że niedługo będzie ten moment, kiedy będę mogła ją przeczytać. Naklejki z małym księciem z Demianem. Uwaga, uwaga. Skarpetki z czujnikiem, o których nie wiedziałam. O nie, co to jest? A. Paleta. B. Paleta. C. Kalkulator. Paletka, którą ostatnio dotykałam. Bardzo długo testowałam, ale tylko 3 kolory w sklepie, ale bardzo bym chciałam, dziękuję, co my tu mam, mamy kartkę, ona poczeka, co to jest? No nie, od lipca ją testuję i ona nigdy nie staniała, nigdy nie była na promocji. Ale strasznie ją chciałam, dziękuję, dziękuję, dziękuję Ann, Chris, dziękuję. Jestem strasznie zadowolona z tego wszystkiego. I to były super urodziny. Dobra, więc my się szybko ogarniamy. Idziemy liczyć ilość karkówek na koncie każdego z nas. Chciałam powiedzieć, że ja od wczoraj kompletnie nic nie widzę. Bo nie widziałam tego napisu Happy Birthday. Czy wy mówiliście o tym torcie? Nie. Nie widziałam tortu otwierając lodówkę. Otworzyłam lodówkę, żeby włożyć do niej kawę, nie zauważyłam tortu.
A teraz się okazuje, że nie zauważyłam kartki przyczepionej do tego. Gdzie jest napisane wszystkiego najlepszego, Karol. Więc niestety, wiecie, starość nie radość.